Szczęść Boże, coś Wam powiem. Czy wolno w szabat uzdrawiać? Pytanie pokazujące, że są zasady, które należy zachowywać. Ale czy można stosować zasady wobec potrzebującego natychmiastowej interwencji? Czy bawiące się dziecko, które wpadnie w jakiś dół, ma czekać do poniedziałku, aż będziemy mogli wyciągnąć drabinę z garażu, bo w niedzielę nie wolno? Czy w ogóle jakaś choroba rozróżnia dni tygodnia, żeby czasem nie naruszyć świętego dnia? Nie znam takiej. Bardzo bym się zdziwił, oburzył wręcz, że ktoś nie chce pomóc człowiekowi w nagłej potrzebie ze względu na święta. Nasze życie może obyć się bez zabiegów upiększających czy szukania nowej kreacji na sezon jesienno-zimowy, ale nie może obyć się bez zdrowia. Inaczej kuleje, słabnie, gaśnie w oczach. Wtedy już na ratunek może być za późno. Kto z Was nie postąpiłby podobnie? Zadaje pytanie Jezus. I nastała cisza. Milczenie, które mówi samo za siebie. Milczenie, które odkrywa nieczyste sumienia faryzeuszy. Po raz kolejny Jezus wytyka im ich obłudę. Faryzeusze zdają sobie sprawę, że ich pełne hipokryzji zachowanie nie jest uzasadnione. Dlatego milczą. Wynika więc z tego fragmentu, że świętość jest naśladowaniem Chrystusa aż do bezgranicznej miłości, a nie zimnym wypełnianiem przepisów. 10 przykazań Bożych jest święte, bo pochodzą od nieskończonej mądrości Bożej. A można z nich zrobić pusty rytuał, kiedy przez ich przestrzeganie wierność zachowujemy samemu sobie, a nie Bogu. Stosunek Jezusa do uczonych i faryzeuszów jest nacechowany chęcią zmiany ich sposobu myślenia i działania. Niekiedy wydaje się, że to właśnie oni bardziej potrzebują uzdrowienia niż chory, który staną przed Jezusem. Nie przyjmują do siebie tego, że dobro bliźniego powinno stanąć na pierwszym miejscu i wszystko inne przysłonić. I nic się nie zmieni, dopóki człowiek słów Jezusa nie przyjmie do siebie. Może po tym spotkaniu zaczęli mieć wątpliwości, czy ich sposób postępowania jest słuszny. Chociaż nie wydaje mi się, żeby tak było. Jakżeż mogliby przyznać się, że źle postępowali? W końcu są nauczycielami narodu, są nieomylni. Jest przecież takie powiedzenie, że nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Z pozycji nauczyciela, komentatora, wszystko wydaje się inne niż z pozycji tego, który coś robi. Komentujemy piłkę nożną, jakbyśmy byli trenerami światowej sławy. Komentujemy politykę, jakbyśmy byli politologami z wszystkimi tytułami naukowymi. Komentujemy wszystko i wszystkich, jakby w naszej głowie była cała skarbnica wiedzy. A milczymy, kiedy trzeba przyznać się do pomyłki. Kiedy trzeba przyznać się do złego rozeznania potrzeb i do ślepoty na potrzebujących mojej pomocy. Pan Jezus dzisiaj zwraca nam uwagę, że zawsze należy mieć oczy szeroko otwarte na drugiego człowieka. Jeśli możemy coś dobrego zrobić dla bliźniego, to nic nie może być przeszkodą. Przekazanie miłości nie ma żadnych ograniczeń. Święta Teresa z Awila mówiła, bez miłości wszystko jest niczym. W domu przywódcy zapanowała ciężka atmosfera. Potrafimy wiele mówić o milczeniu Boga, gdy do Niego wołamy, ale dalecy jesteśmy od wsłuchania się w głos Boży. Warto pomyśleć o tym, że nieraz i my milczymy wobec Boga i nie podejmujemy dialogu, jaki On nam proponuje. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.